Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Rabki Zdrój w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy epokowe wydarzenie, serwis internetowy droga-ducha.pl, który jest odpowiedzią na proroctwo Jezusa, że nadejdzie czas czczenia Boga w duchu i w prawdzie. Era Ducha Świętego była przepowiadana przez wieki, lecz nigdy nie była urzeczywistniona w chrześcijaństwie. Wspominam tutaj szczególnie Joachima de Fiore, mistyka i teologa chrześcijańskiego, który żył w XII wieku i przepowiadał nadejście ery Ducha Świętego, gdzie obecny Kościół miał zniknąć wraz z jego klerykalnymi instytucjami i sakramentalnymi formami, a zapanuje Kościół duchowy, prowadzony przez Ducha Świętego, jak to było w czasach apostolskich. Moja działalność jest odpowiedzią na niewyobrażalny kryzys w całym chrześcijaństwie. Rezultatem tego kryzysu jest olbrzymi spadek zainteresowania Kościołem i duchowieństwem, połączony z wielomilionowym eksodusem z wielkich, jak i małych kościołów chrześcijańskich. Powodem tego jest hipokryzja, autokratyczna władza hierarchów, a także nadmierna koncentracja na władzy i bogactwie w instytucjach religijnych. Długa jest lista grzechów, które opanowały chrześcijaństwo, doprowadzając do wyjścia z niego milionów ludzi. Duchowny już nie służy swoim owieczkom, lecz owieczki mają służyć duchownym. Kościoły gromadzą olbrzymie bogactwa i władzę, ciągle nawoływanie do ofiarności i do zapisywania im majątków. Wyższe duchowieństwo mieszka w pałacach. Odpowiedzią na te wyzwania i problemy jest moja działalność, która promuje uczciwość, moralność, bogobojne podejście do tematu. Dlatego era Ducha Świętego to era bez duchowieństwa, bez kościołów, bez społecznych zgromadzeń, bez cielesnego podejścia do spraw duchowych. Jesteś tylko ty, który stoisz przed Bogiem w duchu i w prawdzie, czytasz i rozważasz Jego Słowo, masz jedynego pośrednika między tobą a Bogiem, kapłana według porządku Melchizedeka, Jezusa Chrystusa oraz tego, który wprowadzi ciebie w pełnię prawdy Ducha Świętego i mnie jako duchowego doradcę i przewodnika realizującego proroctwo Malachiasza o przyjściu Eliasza przed wielkim i strasznym dniem Pana, który ma przygotować duchowo ludzi na dzień sądu ostatecznego. Będę pomagał w tobie o ułożeniu właściwych relacji z Panem Bogiem we współpracy z Duchem Świętym. Jezus zapowiedział ten okres w rozmowie z Samarytanką. Samarytanie nie będą już czcili Boga w świątyni na górze Gerizim, ani Izraelici nie będą czcili Boga na górze Sjon w Jerozolimie. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać Bogu, Ojcu, cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak oddawali cześć. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. Ewangelia Mateusza. Nie ma już żadnych ośrodków kultu i świętych miejsc. Prawdziwi czciciele Boga nie potrzebują pielgrzymowania do takich miejsc. Wystarczy wejść do swojego pokoju, aby być przed obliczem Pana Boga. To jest nowa era Ducha Świętego. Upadek kościołów przepowiedziała Apokalipsa Jana, rozdział 18. Upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Werset 4 i 5. Wyjdź z niego, ludu mój, abyś nie był uczestnikami jego grzechu i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. Ten system religijny wielkiego Babilonu i jego córek jest nieuleczalnie chory. Nie ma się co tutaj łudzić, o czym wspomina Pismo Święte. Leczyliśmy Babilon, ale nie dało się go uleczyć. Zostawcie go. Księga Jeremiasza proroka. Pozostaje tylko opuścić ten śmiertelnie chory system religijny, aby samemu ratować się. Znając historię kościołów chrześcijańskich, to znajdujemy tam ciągłe nawoływania do reform. Nawet obecnie kościoły ciągle się reformują. System kościelny rozbudowuje się administracyjnie i demokratycznie, a hierarchia nie odważy się na porzucenie władzy nad Kościołem i przekazanie prowadzenia Kościoła Duchowi Świętemu. To jest nasz Kościół, nie twój, jak to powiedział wielki inkwizytor. W tej erze Ducha Świętego ma być głoszona Ewangelia wieczna z pomocą 3 aniołów z Apokalipsy, Jana 14 i 18 rozdział, gdzie czytamy, że anioł wstępujący z wielkim pełnomocnictwem, rozjaśniając pogrążoną w ciemności ziemi, aby wyprowadzić ludzi na wolność z ciemności do cudownej boskiej światłości, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do władzy Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i w ten sposób, aby mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Tak nawoływał psalmista. Światłość, która ma oświecić ziemię, jest to Słowo Boże, głoszone w nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, które naucza Duch Święty. Proroctwo z księgi Malachiasza, proroka o przyjściu Eliasza ma wypełnić się w tym czasie. Droga ducha jest przeznaczona dla tych, którzy są poruszeni tym, co dzieje się w kościołach. Są poruszeni postawą i zachowaniem duchowieństwa, czy to księżmi, czy to pastorami i czują, że coś tutaj nie jest w porządku. Dla tych, którzy już spełnili nakaz nieba, wyjdź z niego, z wielkiego Babilonu, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów, według Apokalipsy. Dla tych, co są jeszcze w wielkim Babilonie i wierzą, że należą do ludu Bożego, aby przygotowali się na wyjście z wielkiego Babilonu, aby nie byli uczestnikami jego grzechów. Dla tych, którzy chcą wziąć udział w przygotowaniu drogi Pana według Księgi Izajasza proroka, rozdział 40, werset 3. Dla tych, którzy chcą wziąć udział w misji proroka Eliasza, przygotowania siebie na wielki i straszny dzień Pana, według proroctwa Malachiasza, rozdział 3, werset 23. Dla tych, którzy szukają Pana Boga i drogi Pana Boga, aby wejść do wiekuistego Królestwa Niebieskiego. Droga ducha to droga bez kościołów, bez żadnej organizacji kościelnej i bez duchowieństwa, bez księży, bez pastorów. Nie ma kościołów, nie ma duchowieństwa, nie ma żadnych społecznych zgromadzeń. Jesteś tylko ty, Bóg i Kościół duchowy, który buduje sam Jezus Chrystus z pomocą Ducha Świętego. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 17, podaje: Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim jest, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Kiedy pierwszy raz w życiu czytałem tę wypowiedź apostoła Pawła, byłem zaszokowany. Byłem wówczas ministrantem, jeszcze w obrządku łacińskim, nauczony, że w tabernakulum mieszka Pan Bóg. Już około 55 lat studiuję Pismo Święte. Według Pisma Świętego Pan Bóg zbudował dwie świątynie. Pierwsza to, albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, którego macie od Boga? Pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, werset 19. Jeśli mnie kto miłuje, będzie przestrzegał nauki mojej, i Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i zamieszkamy i mieszkanie u niego uczynimy. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Drugi list do Koryntian. Drugi punkt. Usiadł po prawicy mocy majestatu w niebie jako sługa świątyni prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. List do Hebrajczyków, rozdział 8. Ciało człowieka jest świątynią Ducha Świętego oraz jest świątynia zbudowana przez samego Boga, która znajduje się w niebie. Nie ma już żadnego pośrednika w postaci kościołów, świętych, duchowieństwa. Jest tylko jeden pośrednik, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 5. Jak doszło do takiego odstępstwa? On odpowiadając rzekł: ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Kąkol zaś to synowie złego. Nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy to aniołowie. Jak tedy zbiera się kąkol i pali, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Ewangelia według Mateusza, rozdział 13. Zapomniany tekst Ewangelii Jana o prawdziwych czcicielach, czyli co powiedział Jezus Chrystus o prawdziwych czcicielach Pana Boga. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i prawdzie. Ewangelia Jana, rozdział 4. Prawdziwa droga do Boga jest drogą ducha i tę drogę ducha będę promował na moim serwisie. Już teolog i mistyk chrześcijański Joachim de Fiore historię zbawienia podzielił na 3 okresy, czyli cały okres od stworzenia do końca świata. 3, ostatni okres to okres Ducha Świętego i wiecznej Ewangelii. Aluzja do Apokalipsy, rozdział 14. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemieniom i językom i ludom. Dopiero nadchodząca droga ducha będzie okresem wolności, a ludzie będą kierować się potrzebami ducha. W nadchodzącej epoce ducha zniknąć miał obecny Kościół wraz z jego klerykalnymi instytucjami i sakramentalnymi formami, a zapanuje Kościół duchowy, złożony ze świętych żyjących w odradzeniu. Nie ma już biskupów, duchowieństwa i całej hierarchii, za to są narodzeni z wody i z ducha. W Kościele tym nie będzie już obecnych obrzędów, zapanuje wolność, doskonałość, nastąpi kres wojen, dokona się triumf duchowego poznania Pisma Świętego. W okresie tym udostępniona zostanie człowiekowi Ewangelia wieczna, pochodząca z trzeciego nieba i która w przeciwieństwie do pisanej nie mieści się w żadnej księdze i nie da się jej spisać. Ma ona charakter duchowy, gdyż Duch Święty wpisuje ją w dusze wierzących, a przede wszystkim w dusze wiernych ideałowi ewangelicznemu. Prawdziwi czciciele Boga będą prowadzeni przez Ducha Świętego Wgląd do tej Ewangelii uzyskał swego czasu apostoł Paweł i apostoł Jan. List drugi do Koryntian apostoła Pawła, rozdział 12, werset 4. Został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Apokalipsa apostoła Jana, rozdział 9, werset 4. A gdy przeminęło 7 grzmotów, chciałem pisać, lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: zapieczętuj to, co powiedziało owych 7 grzmotów, nie spisuj tego. Joachim de Fiore dotkliwie odczuwał niedostatki Kościoła jego epoki, nienawiść dzieląca Żydów i chrześcijan, wrogość między Kościołem Wschodu i Kościołem Zachodu, wzajemna zawiść kleru i świeckich, despotyzm i rządza władzy osób duchownych doprowadziła do przekonania, że nie może być to ostateczny kształt Kościoła Bożego na ziemi. I przed ponownym przyjściem Chrystusa, czyli przed końcem świata na tej ziemi w ramach jej dziełów, musi nastąpić nowy Boży krok. Marzył o Kościele, który był prawdziwie odpowiadał Nowemu Testamentowi i zapowiedziom proroków, czy w ogóle najgłębszym tęsknotą człowieka, o Kościele, w którym Żydzi i poganie, wschód i zachód, kler i ludzie świeccy żyliby w duchu prawdy i miłości, bez żadnych przepisów i praw. Prawdziwie spełniałaby się wola Boga w odniesieniu do człowieka. Powstała stąd nowa wizja ery Ducha Świętego, ery wolności i powszechnego pokoju. Przepowiadana wieczna Ewangelia będzie rozumiana jako duchowe chrześcijaństwo trwające w społeczności z Bogiem Wszechmogącym, który jest Duchem. Obecnie nic się nie zmieniło w kościołach. Dlatego najwyższy czas spełnić proroctwo Jezusa Chrystusa o czczeniu Boga w duchu i w prawdzie, o czym marzyło tak wiele sławnych reformatorów i prostych ludzi. A gdy ty modlisz się, wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twojego Ojca, który jest w ukryciu. A Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. Ewangelia według Mateusza. Albowiem gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Ewangelia Mateusza, rozdział 18. Nie ma grupowego zbawienia. Jest zbawienie indywidualne. Rozpocznijmy wspólną wędrowkę droga ducha, jak to podaje list do Hebrajczyków, rozdział 12, werset 22-24. Nie zapominaj, w jakim zgromadzeniu bierzesz udział. Lecz wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i do zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa. To nie jest służba cielesna Bogu, to jest służba duchowa. Czy jest to możliwe, abyś wierzył w Pana Boga bez swojego kościoła duchownego, sakramentów, społeczności? Tak, jest to możliwe. Żyję w ten sposób już od wielu lat I to jest najwspanialsze moje doświadczenie w społeczności z Panem Bogiem. Nastają obecnie czasy ducha i prawdy. Pokolenie ducha i prawdy przygotowuje drogę na przyjście Jezusa Chrystusa. Według zaleceń proroka Eliasza z ostatnich wersetów Starego Testamentu, z proroctwa Malachiasza, głos się odzywa. Przygotujcie drogę pańską. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Księga Izajasza proroka, rozdział 40. Pokolenie ducha i prawdy ma przygotować siebie na nową kartę ludzkości, na nowej ziemi i na nowych niebiosach. Nie możesz przywitać przychodzącego Jezusa w bałwochwalczych i odstępczych kościołach, będąc w wielkim Babilonie i lekceważąc zalecenia proroka Eliasza. Tylko prawdziwi czciciele Boga, którzy otrzymali pieczęć Boga żywego, wejdą do odpocznienia Jego. Uczestniczenie w bałwochwalczych procesjach Wielkiego Babilonu i jego córek nie jest dobrym sposobem na przywitanie powracającego Jezusa jako Króla Królów i Pana Panów. Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i w sercach i zapiszę je. I będą mi Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swojego brata, mówiąc, poznaj Pana. Bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich. List do Hebrajczyków. Poznanie Boga pochodzi od Ducha Świętego. Kilka uwag na temat credo, zasad wiary oraz dogmatów. Byście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało zapisane. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 4, werset 6. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto w niej trwa, ten ma Ojca i Syna. Drugi list Jana, rozdział 1, werset 9. Te dwa wersety powinny być ostrzeżeniem dla nas, aby trzymać się nauki Bożej zapisanej w Piśmie Świętym. Do nauki Bożej zapisanej w Piśmie Świętym chrześcijanie dołożyli swoje własne nauki, jak katechizm, credo, zasady wiary, konstytucje soborowe i synodalne, dodatkowe przykazania kościelne, statuty, prawa kościelne, kodeksy kanoniczne i tak dalej, które ciągle się zmieniają. Wyznawcy już nie przysięgają na Pismo Święte, na credo lub kateizm. Przysięgają wierność człowiekowi, a nie Bogu. Dla przykładu, nauka o Trójcy Najświętszej. Zwolennicy i przeciwnicy tej nauki toczą od wieków spór, jest czy nie jest Trójca. Czasem ten spór wykracza poza etykę chrześcijańską, a wszystko przez to, że obie strony nie trzymały się nauki apostolskiej, aby nie zapędzać się za daleko, lecz trzymać się nauki Chrystusowej. Kiedy Jezus mówi o Ojcu i Synu i Duchu Święty, to nie tłumaczy natury Boga, czym jest Bóg lub kim jest Bóg. Człowiek chciałby poznać naturę Boga, wkraczając wykraczając poza to, co jest zapisane w księgach Pisma Świętego, doprowadzając do poważnych starć dyskusyjnych. Człowiek chce poznać więcej niż to, co zostało mu objawione, czego smutnym przykładem jest poznanie dobra i zła, bo człowiekowi wydawało się, że to jest dobre i miłe dla oczu i godne pożądania do zdobycia mądrości już na początku historii świata. Można żyć bez tego ciężaru wymyślonego przez człowieka, będąc uwolnionym, a za to prowadzonym przez Ducha Świętego, obrońcy starego i cielesnego podejścia do Kościoła i duchowieństwa, będą bronili swojej cielesnej służby, twierdząc, że odrzucenie Kościoła jest odrzuceniem Jezusa. Jest gigantyczna różnica pomiędzy tym, co ludzie budują i nazywają to Kościołem, a tym, co Jezus buduje i nazywa to mój Kościół. Dla zainteresowanych tematyką Droga Ducha proponuję dwa warianty. Dla osób początkujących proponuję stały dostęp do informacji podawanych na blogu i dodatkowo przesyłanych e-mailem przynajmniej raz w tygodniu. Wystarczy zapisać się na newsletter w zakładce newsletter. Dla osób zaawansowanych proponuję stałe członkostwo, gdzie będziesz otrzymywał ważne informacje o rozwoju duchowym i bezpłatne uczestnictwo w kursach internetowych. Program obejmuje poznanie Boga, jak trwać z Nim w społeczności, jak żyć życiem prawdziwego czciciela Ojca. Wystarcza dokonać darowizny cyklicznej w wysokości 20 zł miesięcznie na pokrycie kosztów działalności serwisa w zakładce członkostwo. Wszyscy uczestnicy Drogi Ducha mogą kierować do mnie zapytania z prośbą o paradę tylko w sprawach Pisma Świętego i mojej działalności w zakładce porady. Zapraszam wszystkich do udziału w programie Droga Ducha. Niech Was Wszechmogący Bóg błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.